proces rekrutacji wspominam bardzo dobrze, przebiegł bardzo szybko. W moim przypadku około 2 tygodnie i po samym assessment center miałam już po 1 dniu odpowiedź. Fajne jest to, że podczas całego stażu ma się zazwyczaj jeden projekt, którym się człowiek zajmuje samodzielnie. No i też wiadomo, jest menadżer, do którego się raportuje i ten menadżer jest naprawdę fajną pomocą, więc też spełnił moje oczekiwania. Ten 6-miesięczny program to jest według mnie idealny czas, dostaje się wtedy też swoje zadanie, człowiek ma okazję się wykazać. Na pewno można dużo pytać swojego menadżera, który zawsze pomaga i też ukierunkowuje taką osobę, także tak, ja jestem osobiście bardzo zadowolona. To, co dla mnie było najważniejsze, jak szłam na nasz staż, to żeby się nauczyć jak najwięcej. I to było bardzo szeroko pojęte, bo i odnosiło się do jakichś takich umiejętności excelowych, czy jakichś takich bardziej miękkich umiejętności. No i to wszystko udało mi się zdobyć. Nasz staż, moim najważniejszym projektem, który przygotowywałam na początku, była analiza sprzedaży jednego z produktów. I później prezentowałam go przed większym gronem, kilku zespołów. Ale miałam też jeszcze 2 dodatkowe projekty. Jedno to był taki grupowy wyjazd, również kilku zespołów łączony, który organizowałam. Oraz jeszcze jeden projekt, w zasadzie taka działalność operacyjna, ale wtedy zastępowałam osobę, z którą pracuję, więc też było to dla mnie duże wyzwanie, ale podołałam i też dużo się nauczyłam. Czy nasz staż wszyscy się lubią? Oczywiście, że tak. Znaczy, ja uważam, że atmosfera jest naprawdę bardzo fajna. W moim dziale też zachęcam serdecznie, nie wiem, czy mogę wymienić nazwy, Trade Support, zapraszam do działu Trade Support. Było naprawdę super. Stażyści tak samo, zresztą integrowaliśmy się nawet i było naprawdę mega miło, także atmosfera jest mega fajna. Jeśli chodzi o czas trwania stażu 6-miesięczny, to muszę przyznać, że ja na początku nie chciałam się zgłaszać z tej przyczyny, że 6 miesięcy mnie przeraziło, bo myślałam sobie, nie, no ja nie mam tyle czasu, przecież ja wracam na uczelnię, 3 miesiące to jest jedyny moment, w sensie jedyny czas, który mi odpowiada. I ja w zasadzie zgłosiłam się 3 minuty przed deadline'em, bo stwierdziłam, a co tam, no dobra, spróbuję jednak, zobaczymy. I jeśli ktoś ma uczelnię, to trzeba się tym absolutnie nie przejmować, bo można wychodzić, ja teraz też wychodzę normalnie na uczelnię i w ogóle mi to nie koliduje. Także uważam też, że no jeśli chodzi o tę elastyczność, to nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi też o sam czas trwania programu, uważam, że to jest właśnie dobry czas, żeby też zrobić jakiś swój projekt, żeby popracować też nad swoimi tematami, żeby się też bardzo wdrożyć. Jest też dużo takich u nas rzeczy typu bardzo specyficzne nazewnictwo, też jakaś specyficzna struktura, więc no myślę, że to trochę czasu zajmuje, zanim człowiek się wdroży, więc no, uważam, że to jest optymalny czas, naprawdę. Niestety nie pamiętam żadnej konkretnej, zabawnej sytuacji jako takiej, ale naprawdę jest bardzo fajna atmosfera, jest bardzo dużo też takich private joke'ów, takich żarcików działowych, więc ogólnie atmosfera jest dość zabawna na co dzień. Jeśli chodzi o elementy stażu, które pozwoliły mi się dostać na program menedżerski, to były właśnie te projekty, które prowadziłam podczas stażu. No i one były dla mnie wyzwaniem często, ale właśnie dzięki temu, że mamy te wyzwania i uczymy się nowych rzeczy, i mamy jakby też okazję się wykazać, bo też właśnie nasz menadżer, planując nam te projekty, stara się nam dawać takie rzeczy, dzięki którym będziemy mogli się wykazać i na przykład powiedzieć, że to robiliśmy to, to i to. No i dzięki temu jakby, że zajmowałam się tymi projektami, no to udało mi się dostać na program menedżerski. Polecam serdecznie Aż Staż, jest to naprawdę bardzo fajny program, więc jeśli chcecie aplikować, to aplikujcie. Jest to długi czas, ale naprawdę przez ten czas właśnie jest co robić i te rzeczy są wyzwaniem, ale dzięki temu będziecie mogli się rozwinąć, zdobyć fajne doświadczenie. I jest tutaj bardzo luźna i fajna atmosfera. Staram się to przekazać mojego tutaj luźnego sposobu bycia w tym momencie. Jest naprawdę fajnie i zapraszam.